Witamy na drugiej części konferencji prasowej po meczu Śląska z Górnikiem Zabrze. Wynik 1-1, jest z nami trener WKS-u, pan Jacek Magiera. Trenerze, tradycyjnie prośba o podsumowanie spotkania. Dzień dobry. Uważam, że poza może pierwszymi 5 minutami, 10, zagraliśmy dobre spotkanie. Byliśmy zespołem, który stworzył sobie kilka okazji do tego, aby strzelić gola. Piękny gol Erika, wcześniej uderzenie w poprzeczkę. W drugiej części meczu kontrola spotkania, też dużo podań do przodu, dużo podań pomiędzy strefy. Możliwość zamknięcia tego meczu poprzez okazję i Napuela, i Żukowskiego, i Exposito niewykorzystane. Gol w 94 minucie, czy tam któryś, na pewno boli, bo to jest coś, co w sporcie jest trudne do zaakceptowania, ale takie sytuacje się zdarzają. Mamy punkt, doceniamy to, co zrobiliśmy do tej drugiej przerwy na reprezentację. Mamy tyle punktów, które nas satysfakcjonują, zadowalają. Ta sytuacja z ostatniej minuty nie ma prawa wpłynąć na postawę zespołu, na pewność siebie. Rozmawialiśmy przed chwilą w szatni i dalej kontynuujemy pracę tak, jak należy. Z głową podniesioną do góry i będziemy się przygotowywać teraz po kilku dniach przerwy, w sensie od meczu do kolejnego spotkania, które gramy na tym stadionie z Legią Warszawa. Także dobry czas za nami, teraz trochę odpoczynku i pracujemy na to, aby dobry czas był przed nami. Dziękuję. Dziękujemy i czekamy na Państwa pytania. Kto zaczyna? Proszę, Karol. Karol Bugajski, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, mówi Pan o tej rozmowie w szatni. To była rozmowa w atmosferze żalu, pretensji, bo ta końcówka spotkania, sam ten doliczony czas, choćby to wybicie Rafała Leśnińskiego, no to było takie oddanie piłki za darmo, trochę proszenie się o kłopoty. Nie zgodzę się, że to było proszenie się o kłopoty, natomiast oczywiście można teraz po czasie powiedzieć, że można było piłkę wybić na lód i za wysoki pressing zastosować. Także siedząc na trybunach pewne rzeczy inaczej widać. Jak już podejmiesz decyzję na boisku, to nie ma odwrotu. Możemy sobie tutaj pogadać i każdy jest świadom tego. Natomiast żaden z zawodników Śląska, żaden z trenerów Śląska nie będzie szukał winnego tego, że straciliśmy gola w 94 minucie, bo nie mamy prawa tego zrobić. Oczywiście będziemy analizować to, patrzeć, co w danej chwili, w danym momencie będzie można zrobić jeszcze lepiej, aby nie dopuścić do podobnej sytuacji, no bo praktycznie to była jedna z nielicznych szans Górnika w tym meczu i to był pierwszy gol, też to trzeba powiedzieć i zaznaczyć, Śląska, Wrocław stracony od 8 meczów z akcji. Także docenimy ten moment, gdzie jesteśmy, jak ta drużyna pracuje, jak ten zespół wygląda, bo to jest wielka sztuka, nie stracić przez 8 meczów z rzędu w doliczonym czasie, straciliśmy gola z akcji. Tylko z karnych straciliśmy. Także tutaj jestem cały czas pod wrażeniem gry defensywnej całego zespołu i tak to zostanie. Zejście Buraka Indzie dzisiaj w przerwie. Czy było podyktowane? Jakich założeń nie realizował? Co miał robić, czego nie robił, że na taką zmianę pan się zdecydował? Znaczy my zazwyczaj zastanawiamy się, czego nie realizował. No może wszystko realizował. Miał żółtą kartkę, która mogła go wykluczyć przy kolejnej żółtej kartce z gry. Wiedzieliśmy, że potrzeba nam też szybkości. Także nie szukajmy w zmianach jakiegokolwiek drugiego dna, bo takie sytuacje się zdarzają. Mamy 20 zawodników w kadrze meczowej i każdy ma być gotowy do tego, aby pomóc zespołowi. I dzisiaj zdecydowaliśmy się w przerwie na taką zmianę. Górnik się w przerwie zdecydował na dwie zmiany. A propos kartek, Erik Exposito dzisiaj wytrwał bez tej czwartej. Uczuło go Pan przed meczem, że może w takich stykowych sytuacjach to tą nogę tak nie do końca? Nie, nikogo nie uczalałem, bo nie mam na to wpływu. Dzisiaj Bejger znowu dostał kartkę za nim. Najpierw nie było faulu na środku boiska. Taka sytuacja, gdzie to irytuje bardzo. Tym bardziej, że wcześniej nie została podyktowana ręka przed polem karnym Górnika Zabrze. I to boli, to irytuje, że nie ma zagwizdanej ręki, a za chwilę jest rzut wolny na środku boiska, z niczego jeszcze żółta kartka. I potem się dziwimy, dlaczego na ławkach czasami są jakieś nerwowe sytuacje, no bo nie zawsze bierzemy to, co widzimy. To jeszcze pytanie o Patryka Janosika, przewlekle kontuzjowanego w ostatnim czasie, znowu nieobecnego. Jaki jest jego stan, czy można się go spodziewać po przerwie na kadrę do grania? No chciałbym, żeby był.
mamy z Legią. Ale trenuję. Trenuję teraz już z trenerem przygotowania motorycznego, natomiast jest 2 tygodnie do meczu. Dzień dobry panie trenerze, Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty. No nic nie trwa wiecznie, kiedyś musiała się ta seria zakończyć, ja tej serii gratuluję. Natomiast czy to można finalnie przekuć w coś jeszcze lepszego? Czy drużyna pana zdaniem, jako też trener, musi być psychologiem? Czy drużyna może być bardziej głodna na mecz z Legią? Bo oczywiście cieszymy się po tych zwycięstwach jako kibice, jako piłkarze, jako szatnia, bo to oglądamy, ale z drugiej strony no nie można wiecznie wygrywać. Czasami ten głód zwycięstwa to jest coś niezwykle istotnego. Jak pan do tego podchodzi, że to jest koniec tej serii, że to jest początek być może czegoś nowego i to jeszcze wszystko następuje bezpośrednio przed spotkaniem z Legią? Znaczy, dla mnie nie ma to znaczenia, czy będziemy następnym mecz grali z Legią czy z innym. No tak zostało ustalone wcześniej terminal i akurat pada na mecz z Legią Warszawa. Ja bym chciał, żeby ten stadion wypełnił się kibicami w rekordowej frekwencji, aby cały stadion był kibicami. I to jest nasz dzisiaj cel, aby na ten mecz było to zrobione. Natomiast przygotujemy się do niego, jak należy. Będziemy pracować. I to, co mówimy, trzech zawodników wyjeżdża na zgrupowania reprezentacji, także nie będzie ich z nami, ale przygotujemy tak mikrocykl, aby najpierw zregenerować się po tym trudnym momencie, gdzie dużo meczów graliśmy, podróże i inne rzeczy, a kolejny tydzień już bezpośrednio przed meczem z Legią przygotować konkretnie się pod tego przeciwnika. Będziemy grać o zwycięstwo, albo wygramy, albo zremisujemy, albo przegramy. No innej opcji nie ma. To tutaj się zgodzę. Chciałem jeszcze zapytać, czy ewentualnie planuje pan trener, tutaj podobne pytanie było do trenera Urbana, jakieś gry wewnętrzne, być może też jakiś sparring, jakie są plany, bo o tych mikrocyklach już trener wspomniał, ale być może też jakieś gry są zaplanowane sparingowe. Jest zaplanowana gra na środę, na 12, gramy na Oporowskiej z GKS-em Jastrzębie. To jeszcze jedno pytanie do mnie, Piotr Janas, Gostowska. Panie trenerze, Mateusz Żukowski, to jest kolejny mecz, gdzie on wchodzi z ławki, no i bardzo niewiele daje, żeby nie powiedzieć nic nie daje, a też ten jego doskok, a w zasadzie brak jakiegokolwiek doskoku w końcówce, jeszcze teraz czekając na pana, oglądaliśmy dziś końcówkę tego meczu jeszcze raz, całą, nie skrót. No to jest dla mnie jakieś nieporozumienie, że ten chłopak w ogóle nie reaguje w obronie, nie ma doskoku z jego strony. To o co chodzi? Przecież on odchodził z tej ligi jako prawoobrońca. No, ma ogromne możliwości, bo to widzimy, jest to zawodnik silny, szybki, podejmujący dzisiaj, dokonujący złych wyborów. Informacja, jaką dostał, to pierwsza była nie zastanawiaj się, tylko strzelaj. Zobaczmy, co się wydarzyło w 50 tam minucie, że zamiast od razu uderzyć na bramkę, to chciał przerzucić piłkę na obrońcę. Druga sytuacja była taka, gdzie dostał piłkę na prawej stronie boiska, miał bardzo dużo wolnego miejsca przed sobą i zamiast na szybkości biec na połowę przeciwnika, zrobić faul, wejść w pojedynek, zatrzymał się, zagrał do tyłu. To my tego nie chcemy. Ja z nim cały czas będę na ten temat rozmawiał. Jeżeli nie będzie tego robił, no otwarcie trzeba powiedzieć, nie będzie go. I dzisiaj to mówię publicznie tutaj, że wymagać od niego będziemy zdecydowanie więcej w tym aspekcie. Dzień dobry panie trenerze, Filip Macuda, Wrocławskie Fakty. Jedno pytanie ode mnie o Martina Kończkowskiego, o tą zmianę. Czy była spowodowana stanem zdrowia, bo widzieliśmy, że Martin leżał wcześniej na boisku. Jak on się czuje i czy to jest właśnie jakiś uraz, czy po prostu zmęczenie? Jakiś uraz, ale jaki nie wiem. Bo nie rozmawiałem jeszcze ani z lekarzem, ani z fizją. Zszedł, bo sam poprosił o zmianę, że nie jest w stanie kontynuować gry. A teraz mi coś świta tutaj, że fizjoterapeuta przyszedł do mnie i powiedział, że dostał kolanem pod kolano uderzenie. Także zbite, czy ta łydka, zbity mięsień. A Macenko? Typowo taktyczno już pod koniec nie, przy zmęczeniu? Gdyby Macenko był zdrowy, grałby do końca. Też musiał zejść ze względu na uraz. Tutaj nie szukamy zmian 1-1 w obronie po to, żeby zrobić taktyczną zmianę. Konieczność sytuacji spowodowała to, że musieliśmy Macenkę z boiska zdjąć. Nie widać więcej pytań. Dziękuję państwu. Dziękuję trenerowi. Do zobaczenia na następnym meczu.